Witam. Witam bardzo serdecznie na moim kanale Audio Czytam Buki. Zanim przejdę do rzeczy, co u mnie? No, jeżeli zapytacie mnie, powiedzmy, zapytacie mnie, Audio Czytam Buki. Dziewczyno, koleżanko, białogłowo, białolico, pięknolico. Audio Czytam Buki. Powiedz mi, co robiłaś przedwczoraj? I może trochę wczoraj. Jeżeli byście mnie o to zapytali, traktuję to, jakbyście mnie zapytali, powiedz, co wczoraj robiłaś? A ja wam odpowiem, po pierwsze, dzięki, że zapytaliście, bo wiadomo, że dobrze jest wymieniać się poglądami, tudzież po prostu pytać, jak ludzie się mają, pomimo, że naprawdę się to ciebie nie obchodzi, ale pytasz, bo tak działają związki międzyludzkie. Ale zboczyłam z tematu. Więc co robiłaś wczoraj, przedwczoraj, Audio Czytam Buki, zapytacie. A ja wam odpowiem, że oglądałam. No i zapytacie, no co oglądałaś? Teraz jesteście bardziej zaciekawieni, bo naprawdę tak nie byliście wcześniej zaciekawieni, po prostu tak zapytaliście od niechcenia. A ja wam powiem, no dzięki, że pytacie, u mnie wszystko dobrze. No ale zaciekawiłam was, bo powiedziałam, że oglądałam. No mogłam oglądać wiele rzeczy. Mogłam oglądać pandy, powiedzmy, w zoo. Mogłam oglądać, nie wiem, pociąg jadący w pośpiechu. Mogłam robić wiele rzeczy. Mogłam oglądać wiele rzeczy. Mogłam oglądać niebo w nocy, co bardzo lubię. Mogłam oglądać filmiki, jak nie robić pomiędzy każdym zdaniem, które wymawiam. Po prostu możliwości są nieskończone. Nieskończoność, nieskończoność, nieskończoność. Jak widzicie, jeszcze muszę ten filmik skończyć z tym M. No ale powiem wam, że oglądałam. No zapytacie mnie, co oglądałaś, Audio Czytam Buki? Oglądałam filmik Jak nie przedłużać wstępów. Filmik też jeszcze nieskończony. Tyle filmików nieskończonych. Ale są takie zakątki na YouTubie, gdzie odpowiedzmy od filmiku, jak zrobić bułeczki cynamonowe. O Boże, zrobiłam bułeczki cynamonowe kilka razy. Wyszło mi z 50. Tyle samo poszło mi chciałabym powiedzieć, że wszystkie oddałam. Nie oddałam. Ale także oglądałam najpierw ten filmik, jak nie robić pomiędzy zdaniami, jak nie wstawiać przerywnika. Drugi filmik, jak nie przedłużać wstępów. Dalej jeszcze niedokończone. I następnie jakimś sposobem z bułeczek cynamonowych, z przepisu, poprzez M, poprzez wstępy, poprzez pewnie jakieś filmiki, nie wiem, jakoś przeszłam do filmików o tarantulach. Jakim cudem? Nie mam pojęcia, nie pytajcie. Nie oglądałam z bułeczek cynamonowych na tarantule.
te bułeczki cynamonowe były normalne. Nic tam nie było w tych bułeczkach. Po prostu bułeczki cynamonowe. Przepis. I nagle zaczęłam oglądać filmiki o tarantulach. Czy wiedzieliście Państwo o tym, że jak przesyła się tarantulę pocztą, bo można, przewozi je się w takich, przede wszystkim, mam nadzieję, że nikt tutaj nie ma żadnych lęków przed pająkami, nie boicie się pająków. No ja nie boję się pająków, ale jakby mi ktoś tarantulę wielkości małego szczeniaka położył na ręce, nie uśmiechnęłabym się do zdjęcia. No ale poprzez szczeniaka, wracając do tarantuli, czy widzieliście Państwo, dowiedziałam się właśnie, kiedy już posłuchałam tego przepisu na bułeczki cynamonowe, że tarantulę przesyła się pocztą i normalnie bierze się plastikowy pojemnik, taki, żeby weszły bułeczki cynamonowe. Oczywiście, nie wiem, niektórzy robią tam dziurki, niektórzy nie. I używają chusteczek takich, mogą być takie jak papier toaletowy. I namaczają je, one są wilgotne. Obkładają to pudełeczko do bułeczek cynamonowych i w te chusteczki wkładają te tarantule. Następnie przykrywają tą tarantulę również mokrą chusteczką i zamykają wieczko. I wykładają pudełko gazetami, tak jakby na przykład wyłożylibyście pudełko, zwykły karton, tak żeby włożyć te bułeczki cynamonowe, żeby się nie zniszczyły, gazetami, wkładają pudełko z tarantulą i zaklejają normalnie zaklejają. I w tym rogu, w tym kąciku YouTube'a byłam przez pewien czas. To było nowe doświadczenie. Także, jeżeli zapytacie mnie, czy kiedykolwiek marnuję czas, powiem nie. Powiem nie. Po prostu powiem nie. Dlatego, że oprócz tego, że umiem robić bułeczki cynamonowe, wiem również, że w takie same pudełka, jakbym włożyła bułeczki cynamonowe, mogę włożyć sobie tarantulę. Dajcie znać, czy ta skrócona wersja wstępu, ponieważ obejrzałam część tego filmiku o skracaniu wstępu, się wam podobała. A kiedy YouTube zabierze was poza horyzont ciekawostek, czy również zabiera was w takie miejsca? Tarantule. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Bułeczki cynamonowe? Tarantule. Trzeba umieć się z nimi obchodzić bezpiecznie, tak żeby przeżyły. To jest YouTube. Wszystko bezpiecznie. Proszę nie nabywać tarantul. Bułeczki cynamonowe tak, tarantule nie. Chyba, że wiecie, co z nimi robicie. Muszę to powiedzieć. Ale tam właśnie przebywał mój umysł przedwczoraj i troszkę wczoraj. Jestem bogatsza w wiedzę, w kilogramy. A teraz zapytam, co u was? A teraz tak na poważnie. Dziękuję. Dziękuję za słuchanie moich nagrań. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze. Jesteście the best.
Dziękuję bardzo. A teraz przed nami przygoda piąta z serii przygód Sinbada Żeglarza. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, życzę przyjemnego słuchania. I bułeczki cynamonowej. Wonny, słoneczny poranek jaśniał w czystych niebiosach, gdy konno mknąłem po ulicach Bagdadu, zdążając pospiesznie do mego pałacu. Zastanowił mnie niezwykły ruch i zgiełk, który wzmagał się i wzrastał w miarę, jak się zbliżałem do pałacu, który się znajdował w pobliżu mego gniazda rodzinnego. Wjechawszy na plac, doznałem zdumienia bez granic. Niezliczone tłumy rojnie i zgiełkliwie tłoczyły się wokół jakiegoś przedmiotu, którego dojrzeć nie mogłem. Słyszałem dziwne okrzyki i wywrzaski, które napełniały powietrze dzikim zamętem. — Wariat! — krzyczeli jedni. — Szaleniec! — wołali drudzy. — Obłąkaniec! — wrzeszczeli inni. — Niespełna rozumu! — mruczeli dość głośno ci, którzy stali w moim pobliżu. Zestawiając te okrzyki i wywrzaski bez zbytniego trudu, doszedłem do wniosku, że mimo pewnych różnic w poglądzie na stopień szaleństwa, wszystkie zgodnie i jednomyślnie przyznają komuś jakieś braki, niedobory i zwichnięcia na umyśle. Wstrzymałem konia i zwracając się do pierwszego z brzegu widza nieznanej mi katastrofy, spytałem, co się stało. Stało się coś, czego nikt nie rozumie, odpowiedział spytany. Jestem zbyt daleko od miejsca wypadku, abym ci mógł opowiedzieć, co się tam dzieje w tej chwili. A gdzież jest miejsce wypadku? Tam, na środku placu, gdzie ścisk i tłok największy. Tam właśnie tkwi ów dziwny jegomość, którego nikt nie może zrozumieć. Bądź jednak cierpliwy, a dowiesz się ciekawszych szczegółów niż te, którymi cię na razie uraczyć mogłem. Ci, którzy stoją w bezpośrednim niemal zetknięciu z owym jegomościem, podają wieści sąsiadom, sąsiedzi, dalszym szeregom, aż wreszcie wieść, przechodząc z ust do ust, przedostaje się i do nas, co na szarym końcu stoimy. W tej chwili właśnie ujrzałem, jak wiadomość z miejsca wypadku, idąc z ust do ust, zbliżała się szybko do mojego sąsiada, który po chwili zwrócił się do mnie, aby mi jej z kolei udzielić. Uciekają, wciąż uciekają, wrzasnął mi wreszcie do ucha. Kto ucieka i przed kim? Spytałem. Nie wiemy jeszcze kto, ani też nie wiemy przed kim. Wiemy tylko, że uciekają. To wszystko, co z owej wieści przedostało się do nas, stojących na szarym końcu. Uciekają, rozumiesz? Uciekają. Bądź zresztą cierpliwa. Dowiesz się wkrótce innych, ciekawszych szczegółów. Jakaś nowa, widocznie niecierpiąca zwłoki wiadomość szła właśnie z ust do ust. Cóż tam słychać nowego? Spytałem sąsiada, który już stał się posiadaczem nowej wiadomości. Wciąż jeszcze uciekają, wrzasnął sąsiad. Już mnie przestała dziwić ta okoliczność, że uciekają. Dziwię się tylko, że wciąż jeszcze. Rozumiesz? Wciąż jeszcze. Czy dotychczas nie wiadomo, kto i przed kim? Mniejsza o to, kto i przed kim, zawołał sąsiad. Dość, że wciąż jeszcze. W tej chwili do uszu mego sąsiada doszła wiadomość następna. Jest ich 1000, wrzasnął gwałtownie, udzielając mi nowej wiadomości. Ni mniej, ni więcej, 1000. Co oznacza ta liczba? Spytałem. Dziękuj Bogu, że wiesz liczbę i nie dopytuj się o przedmioty, które oznacza, odrzekł sąsiad. Poprzestań na tej wiadomości, iż przedmiotów tą liczbą oznaczonych jest aż 1000, rozumiesz? Po prostu uszom własnym nie chcę wierzyć, że tego czy daszowego jest aż 1000. Po chwili sąsiad mój otrzymał nową wiadomość, którą niezwłocznie podzielił się ze mną. Dziewcząt, wrzasnął. 1000 dziewcząt, rozumiesz? Słowa te zbudziły we mnie pewne uzasadnione obawy. Zadrżałem na myśl, że bohaterem nieznanego mi dokładnie wypadku jest wuj Tarabuk wraz z 1000 swoich dziewcząt. Ponieważ niecierpliwiły mnie dorywcze i zbyt luźne wieści, które dochodziły do przedstawicieli szarego końca i ponieważ wzmożony krzyk i zgiełk tłumu świadczył o jakimś opłakanym stanie wspomnianego bohatera, postanowiłem przeto przedrzeć się przemocą przez tłumy aż do samego miejsca wypadku, aby w danym razie przyjść z pomocą memu wujowi. Spiąłem konia ostrogami i piersią końską, torując sobie drogę, dotarłem do środka placu. Nie omyliły mnie moje przeczucia.
Na samym środku placu, z czupryną rozwianą w cztery strony świata, z twarzą boleściwie pokurczoną i miejscami pobladłą, z dłońmi na kształt dwojga rozszalałych pomioteł wzniesionymi ku najdalszym przestworom niebieskim, stał, a raczej tkwił, a raczej sterczał męczeńsko wuj Tarabuk, jak posąg boleści, a raczej jako przesadnie wyolbrzymiały w swej męczarni postrach na wróble. Oczy utkwił przed siebie, w dal, nieskończoność, bezbrzeż. Usta rozwarł tak szeroko, że chwilami robiły wrażenie bramy zajezdnej, a czasem przeciwnie, wrażenie jakiejś zgoła samotnej, zbytecznej i niewiarygodnych rozmiarów litery O, jak gdyby ta litera była główną, a nawet jedyną literą alfabetu. Z wnętrza owej litery, raczej z rozwartych ust wuja Tarabuka, wyłaniały się dźwięki podobne do tych, które wydają głuchoniemi w chwili, gdy chcą podzielić się z kimkolwiek jakąś straszliwą, a wymagającą niezwykłego pośpiechu wiadomością. Zauważyłem na domiar, iż czerwonoskóry nos wuja Tarabuka podrygiwał konwulsyjnie, jakby przerażony wyrazem reszty oblicza, z którym go tak ścisłe łączyły węzły pokrewieństwa. Zeskoczyłem z konia i chwyciłem nieszczęsnego wuja za jedną z wyciągniętych ku niebiosom dłoni. — Co się stało? — krzyknąłem z mocą. — Mów prędzej, co się stało! Te same, co uprzednio, dźwięki bezładnie i gromadnie wyrwały się z gardła nieszczęsnego wuja. Nabiegłe krwią gały jego oczu zwróciły się ku mnie, lecz nie poznały mojej osoby. Rozejrzałem się dokoła, by stwierdzić naocznie, jaki rodzaj klęski przytrafił się memu wujowi. Na placu, który był miejscem tajemniczego wypadku, krzyżowały się cztery ulice zdążające w cztery strony świata. W progu tych ulic ujrzałem kilka dziewcząt i poznałem w nich natychmiast powiernicę natchnień mego wuja. Obok każdej dziewczyny stał młodzieniec i rumak. W chwili, gdy to zobaczyłem, młodzieńcy dosiedli właśnie rumaków i, porwawszy w pół każdy swoją dziewczynę, zmykali co tchu w cztery strony świata. Jedni na północ, drudzy na południe, inni na wschód, a inni wreszcie na zachód. Obłąkane oczy wuja Tarabuka wytężały się w ślad za zbiegami. Dłonie jego wyciągnęły się teraz kolejno w kierunku wszystkich czterech ulic. Chwytajcie je, chwytajcie! Zawołał z rozpaczą nieludzką. To utwory moje, moje utwory! Wariat! Zawołano znowu w tłumie. Szalenie, co błąkanie, co jakich on utworach gada? Utwory moje, utwory! Wrzeszczał wuj Tarabuk. Było ich tysiąc i wszystkie uciekły, uciekły i niosły ze sobą wszystek skarb mego ducha. Znalazły sobie jakiś młokosów, urwi połciów, wisusów spod ciemnej gwiazdy i uciekły z nimi na wschód i zachód i północ i południe. Rzuciłem znowu okiem na cztery z placu wychodzące ulice i ze smutkiem stwierdziłem, że resztki wiadomego tysiąca zmykały co tchu po wspomnianych ulicach, ginąc mi z oczu na zakrętach. Wuj Tarabuk znieruchomiał, zesztywniał, stracił chwilowo czucie, rozum i wolę. Ująłem go pod ramię i skierowałem jego kroki ku pałacowi. Szedł posłusznie i bezwiednie, chociaż z widocznym trudem. Tłum gapiów towarzyszył nam aż do samego domu. Gdym wszedł z wujem do pokoju, szepnął głosem doszczętnie załamanym. Ktokolwiek jesteś, zły duch czy przyjaciel, posadź mnie w fotelu, gdyż jestem bezwzględnie zmęczona, a nie mam siły woli, której nakaz potrafiłby doprowadzić mnie do postawy siedzącej. Usadowiłem wuja w fotelu i stanąłem tuż obok. Wuju, rzekłem, opamiętaj się i uspokój, czy nie poznajesz mnie? To ja, twój siostrzeniec Sindbad. Wierzę ci na słowo, odparł wuj, aczkolwiek stokroć wolę własnymi oczyma sprawdzić tożsamość twojej osoby. I wuj podniósł na mnie swe oczy, dotąd nieruchome i nic nie widzące. Poznaję cię, szepnął głosem słabym i wątłym. Poznaję cię, mój drogi Sinbadzie, przybywasz właśnie w chwili, gdy nauczony gorzkim doświadczeniem mogę ci dać dobre i cenne na przyszłość rady. Trwalszy jest pergamin, trwalszy jest papier, niźli pamięć płochej dziewczyny. Jeśli kiedykolwiek będziesz wiersze pisywał, notuj je na pergaminie lub na papierze, kreśl je kciukiem lub małym palcem na piasku, lecz nie karbuj ich nigdy w pamięci dziewczęcej. Tysiącu dziewcząt powierzyłem swe utwory, ani jedna z tego tysiąca nie dotrzymała mi co dzień ponownie składanej przysięgi.
W ostatnich czasach spłodziłem tyle wierszy, że na każdą dziewczynę przypadło 999 cudownie rymowanych utworów, czyliż mogłem świeżej i młodej pamięci dziewczęcej udzielić wspanialszego i wdzięczniejszego brzemienia. A jednak spotkała mnie niewdzięczność, wołająca o pomstę do nieba. Wprawdzie zauważyłem, iż od pewnego czasu wszystkich tysiąc przybladło nieco i zmizerniało. Nie zauważyłem wszakże, iż wszystkich tysiąc gnuło przeciwko mnie spisek potworny i zbrodniczy. Nie wiem doprawdy, jak i gdzie i kiedy wszystkich tysiąc zaręczyło się z jakimiś urwisami, pędzi wiatrami, oczaj duszami i wspólnie ze zgrają swych narzeczonych umyśliły gromadną ucieczkę. Dzień dzisiejszy był właśnie umówionym dniem owej ucieczki, skoro świt posłyszałem w pałacu jakiś szmer i szelest i pełną śmieszków krzątaninę. Byłem jednak tak znużony nocą bezsenną, że mi się nie chciało wstać z łóżka i zbadać przyczyn owych szmerów i szelestów. Przymknąłem oczy i zdrzemnąłem się najsmakowitszą drzemką poranną, która nie wchodząc w zakres obowiązkowego snu stanowi tym milszą, że niespodzianą gratkę. Nigdy jeszcze tak smacznie, tak głęboko i tak zapamiętale nie drzemałem. Drzemka, aczkolwiek wyjątkowo pokrzepiająca, trwała krótko, jak każde w ogóle szczęście. Ocknąłem się dość rzeźko i przypomniawszy sobie owe szmery i szelesty, jąłem bacznie nasłuchiwać. W pałacu jednak tym razem trwała cisza, tak doskonała i tak nieskalana, jakby go ktoś wyludnił. Pospiesznie tedy wdziałem na się ubranie i przebiegłem cały pałac, aby wykryć przyczynę wspomnianych szmerów i szelestów. Zajrzałem też i do komnat, w których mieszkały dziewczęta. Komnaty były puste. Złe przeczucie ścisnęło mi serca, w gardle doznałem czegoś w rodzaju wielce nieznośnej dławicy. Tknięty złym w sercu przeczuciem i udręczony nieznośną w gardle dławicą, wybiegłem z pałacu, a widok tłumu zgromadzonego na ulicach potwierdził moje obawy. Biegłem dalej i, o ile pamiętam, przytomność umysłu balała we mnie z każdym krokiem. Trudno mi obecnie powiedzieć, z jak wielkim zasobem pilnie malejącej przytomności dotarłem wreszcie do pałacu. Tam zdybałem moje dziewczęta. Brak mi słów, drogi Sinbadzie, aby ci opisać rozpacz, która mnie ogarnęła na widok tego, jak niewierne dziewczęta wraz ze swymi narzeczonymi zmykały konno sprzed moich przerażonych oczu. Nadaremnie wołał, nadaremnie groził, nadaremnie wstydził je, przypominając dane mi wczoraj jeszcze przysięgi. Nic nie pomogło, nic ich nie odwróciło, nie powściągnęło od zamierzonej ucieczki. Własnymi oczyma musiałem patrzeć na to, jak znikały kolejno na zakrętach ulic, raz na zawsze pozbawiając mnie moich utworów, które z pewnością wyrzucą ze swojej pamięci w chwili, gdy poślubią owych urwi połciów. Tłum wziął mnie zapewne za wariata i bronił mi dostępu do dziewcząt, sądząc, że zamierzam je zabić w napadzie jakiegoś szaleństwa lub obłędu. Pouciekały wszystkie. Straciłem bezpowrotnie mój kilkuletni dobytek poetycki. Zostałem oto sam. Bez tysiąca dziewcząt i bez 999 000 moich arcydzieł. Wymówiwszy słowo arcydzieł, wuj Tarabuk załamał dłonie i rozpłakał się jak dziecko. Pocieszałem go jak mogłem i jak umiałem, ale cóż znaczyły słowa pociechy wobec tak nieodpartej, a tak rozpaczliwej rzeczywistości. Wuj płakał dopóty, dopóki mu łez całkiem nie zabrakło. Wówczas sam stwierdził swój stan wewnętrzny. Przed chwilą na placu, rzekł smutnie, zabrakło mi słów, aby swą rozpacz wypowiedzieć. Obecnie zabrakło mi łez, aby swój ból wypłakać. Wtedy pozostaje mi jedno – spać póty, póki się nie wyśpił i nie odzyskam sił do nowej pracy. Sam własnoręcznie ułożyłem wuja do snu. Zasnął snem tak kamiennym, że obudził się dopiero nazajutrz wieczorem. Sen go niezwykle pokrzepił, a nawet odmłodził. Nie zdradzał tym razem żadnych na umyśle uszkodzeń. O niedawnej klęsce napomykał chyba ten jeden nowo nabyty nauk, iż wuj bardzo często używał w rozmowie słowa tysiąc, co jednak nie tylko nie robiło złego wrażenia, lecz nawet wzmacniało liczebnie po niektóre wspomniane przez wuja przedmioty. — Jakże się spało? — spytałem ockniętego. — Do tysiąca piorunów, nie zgorzej — zawołał wuj, przecierając oczy. — Czemuż tak patrzysz na mnie, jakbyś miał tysiąc oczu we łbie? Jestem tak głodny, że chętnie bym pożarł tysiąc wołów. Przy obiedzie opowiesz mi swoje przygody. Wiem z góry, że masz niebyle co do opowiedzenia, bo tysiączny z ciebie chłop.
A opowiedz mi wszystko dokładnie, bo ostatnim razem jeno tysiączne przez tysiączne opowiedziałeś. O ile pamiętam, powracasz z czwartej podróży. Nie martw się, jeśli ci się nie udała, bowiem jak mówi przysłowie, do tysiąca razy sztuka. Wuj zamiast setny chłop mawiał obecnie tysiączny chłop. Zamiast piąte przez dziesiąte używał wielce niefortunnego wyrażenia tysiączne przez tysiączne, zaś zawartość przysłowia do trzech razy sztuka pomnożył i rozwlekł aż do tysiąca. Przy obiedzie opowiedziałem mu wszystko, co mi się zdarzyło. Wuj słuchał z ciekawością, lecz przy końcu opowiadania twarz mu się wydłużyła, a w oczach zjawił się dość przykry wyraz goryczy. Widzę, żeś pomimo obietnicy żadnej ze spotkanych królewien nie ofiarował mego wiersza, rzekł wreszcie z bezdennym smutkiem w głosie. Miałem tyle kłopotów, nieszczęść, zdarzeń i wrażeń, że zupełnie o tej obietnicy zapomniałem. Wuj nic na to nie odpowiedział, ale czułem, że na dnie serca ma do mnie urazę. Dzień cały aż do nocy spędziliśmy na rozmowach. Noc przyszła jasna, wonna, gwiaździsta. Zasnąłem snem mocnym. Nawiedziła mnie we śnie Urgela i przez całą noc grała mi na złotej lutni. Gdy się zbudziłem nad ranem, ujrzałem wuja, który stał przy mnie i wsłuchiwał się w cudowne dźwięki z mego snu na świat wybiegłe. Trzeba przyznać tej twojej Urgeli, że gra pięknie jak z nut, zauważył, przyglądając mi się uważnie. Odwiedza mnie co noc we śnie, a ma w dłoni lutnię złotą, odrzekłem. Czybyś jej nie mógł poprosić, aby mi się tej nocy przyśniła? Spytał wuj nieśmiało. Nie mogę, odrzekłem, ponieważ dla niej przyśnić się znaczy tyle, co poślubić. Trudno mi ją prosić o to, aby poślubiła wuja, gdyż mnie właśnie jest poślubiona. Wuj westchnął głęboko i nic nie odpowiedział. Od czasu przyjazdu mego do Bagdadu diabeł morski nie przyśnił mi się ani razu, nie znalazł bowiem miejsca dla siebie we wnętrzu mego snu, który całkowicie zapełniała Urgela. Dźwięki jej lutni odstraszały diabła morskiego, a prócz tego trudno było takiemu jak wspomniany diabeł potworowi przedostać się do snu, na którego straży stała cudowna wróżka. Przypuszczam też, iż nie chciał objawić mi się w jakiejkolwiek postaci ludzkiej, gdyż wiedział, że go poznam, tym razem po pysku diabelskim, który od czasu do czasu będzie mi musiał ukazać. Postanowił więc użyć innego fortelu, aby mnie skusić do nowej podróży i obarczyć mnie w ten lub inny sposób wiadomym listem. Pewnego razu, gdym spacerował za miastem, zjawił mi się we własnej swojej postaci. Zdziwiła mnie jego zuchwałość i bezczelność. Jak śmiesz na oczy mi się pokazywać, zawołałem gniewnie. Natręctwo twoje nie ma granic ani miary. Nie gniewaj się na mnie, odpowiedział diabeł morski. Postanowiłem nigdy nie kusić cię do podróży, lecz do innych zgoła czynów. Do jakich? Spytałem, marszcząc brwi. Do błahych, odrzekł diabeł spokojnie. Mianowicie pragnę cię zniewolić do tego, abyś po pierwsze zabił we śnie Urgelą, po wtóre zamordował na jawie wuja Tarabuka i po trzecie śmiał się z tych dwóch czynów i we śnie, i na jawie. Słowa te oburzyły mnie tak, że w pierwszej chwili osłupiałem z nadmiaru oburzenia. Potem wpadłem w taką wściekłość, jakiej z pewnością nikt pod słońcem nie doznał. Zabiję cię, potworze przeklęty, wrzasnąłem, wyciągając i tężąc pięście. Zabiję cię, zanim zdążysz raz jeszcze powtórzyć te słowa zbrodnicze. Z zaciśniętymi pięściami rzuciłem się na diabła. Lecz ten ostatni, udając przerażenie, zaczął co tchu przede mną uciekać. Wściekłość moja wzrastała coraz bardziej, gdyż potwór, uciekając, odwracał ku mnie swój łeb i powtarzał wciąż te wyrazy. Musisz zabić we śnie Urgelę, zamordować na jawie wuja Tarabuka i śmiać się z tych dwóch czynów i we śnie, i na jawie. Ścigałem go niestrudzenie, lecz uchodził tak chyżo, że wymykał mi się z rąk w chwili, gdy już byłem pewien swego zwycięstwa. Wściekłość moja była tak wielka, że postanowiłem ścigać go dzień i dwa i trzy dopóty, dopóki nie pochwycę go i nie ukaram. Oślepłem w tej chwili na wszelkie inne uczucia, prócz gniewu i zemsty. Nie widziałem wokół i przed sobą nic, prócz diabła morskiego, którego chciałem, którego musiałem pochwycić. Któż mi uwierzy, gdy powiem, żeśmy biegli 2 dni i 2 noce bez ustanku?
A jednak tak było. 2 dni i 2 noce bez wytchnienia, bez spocznienia. Diabeł uciekał w stronę Balsory i na trzeci dzień goniłem go już po ulicach tego miasta. Nie zauważyłem jednak, że się znajdujemy w Balsorze. Oślepiony wściekłością nie widziałem miasta, widziałem tylko diabła, którego chciałem, którego musiałem pochwycić. Potwór tymczasem skierował swój bieg w stronę portu balsorskiego. Biegłem za nim. Dotarliśmy w ten sposób do samego portu, gdzie stał okręt, który w tej chwili właśnie miał odbić od brzegu. Lecz nie widziałem okrętu ani portu, widziałem tylko diabła, którego musiałem pochwycić. Odwrócił właśnie ku mnie swój łeb i po raz ostatni zawołał. Musisz zabić we śnie Urgelę, zamordować na jawie wuja Tarabuka i śmiać się z tych dwóch czynów i we śnie i na jawie. Powtórzył te słowa po raz ostatni i wbiegł na pokład odchodzącego okrętu. Biegłem za nim. Nie zauważyłem, że okręt odbił już od brzegu i kołysał się na falach wezbranego morza. Nie mogłem tego zauważyć, gdyż właśnie w tej chwili postrzegłem, że na karku diabła morskiego sterczy rąbek jakiegoś białego przedmiotu, za który łatwiej go mogłem pochwycić. Szybko więc wyciągnąłem dłoń i schwyciłem ów rąbek, który został mi w dłoni, podczas gdy diabeł morski jednym susem przesadził burtę okrętu i zniknął w głębinie morza. Zostałem na pokładzie płynącego kiedyś okrętu z owym białym przedmiotem w dłoni, który to przedmiot był ni mniej, ni więcej, tylko znany mi już od dawna listem diabła morskiego. Ma się rozumieć, iż moje nagłe i niezwykłe wraz z diabłem morskim wtargnięcie na pokład nie uszło uwagi kapitana i załogi. W pierwszej chwili na widok ściganego przeze mnie potwora kapitan osłupiał, a załoga skamieniała ze zdziwienia. Dzięki tym dwóm okolicznościom osłupienia i skamienienia nie stawiano nam żadnych przeszkód i pozwolono wbiec na pokład odpływającego okrętu. Obecnie wszakże i kapitan i załoga otrząsnęła się z pierwszych zbyt gwałtownych wrażeń i postanowili zapewne w ten lub inny sposób zaznaczyć swe odrębne stanowisko w sprawie mego samozwańczego włączenia swojej osoby do liczby legalnych pasażerów. Skupiono się wokół mnie w chwili, gdym stanął w miejscu, dzierżąc w dłoni list diabła morskiego, który właśnie przeskoczywszy krawędź okrętu zniknął w głębinie spienionego morza. Wielki zgiełk i tumult uczynił się dokoła mej nieszczęśliwej osoby. Jeden ze starych i wytrawnych marynarzy zbliżył się wręcz do mnie i jął mnie pilnie i badawczo od stóp do głów oglądać. Zastygłem w miejscu bez ruchu z rozwartymi na oścież oczyma i z wyciągniętą przed się dłonią, w której tkwił list przeklęty. Zrozumiałem, że byłem igraszką diabelskiego fortelu, z którego pomocą natrętny potwór po raz już piąty zmusił mnie do podróży. Pochłonięty ową myślą nie zauważyłem nawet, że stary i wytrawny marynarz dotknął z lekka mej przed się wyciągniętej dłoni, a następnie ujął dwoma palcami list, który w niej sterczał. Wówczas opuściłem dłoń pozbawioną listu i zbladłem. Stary i wytrawny marynarz zbliżył list do oczu i zaczął go starannie odczytywać, po czym znów spojrzał na mnie, ale tym razem tak groźnie, że struchlałem. Stary i wytrawny marynarz zauważył natychmiast moje struchlenie i zapewne był upojony potęgą własnego wzroku, gdyż w milczeniu począł raz po raz miotać na mnie błyskawice nieodpartych i nieuniknionych spojrzeń. Czynność ta trwała chwil kilka i przyprawiła mnie o szczególny rodzaj nieznośnych, a nieznanych mi dotychczas cierpień, które się przejawiały na zewnątrz uporczywą drgawką całego ciała, tudzież wielce przykrym brakiem tchu w piersiach. Nauczony gorzkim doświadczeniem wiedziałem, że czeka mnie zatarg z całą załogą, zatarg, który może zakończyć się bardzo smutnym dla mnie wyrokiem. Wolałem jednak, jak najgorsze, byle natychmiastowe rozstrzygnięcie moich losów, niźli owo milczące miotanie spojrzeń starego i wytrawnego marynarza. Nie mogłem ich znosić dłużej, to też drżącym i przerywanym głosem zawołałem, a raczej zaszeptałem, błagalnie wyciągając ku niemu dłonie. Nie dręczy mnie bezpotrzebnie pociskami swych spojrzeń, stary i wytrawny marynarzu. Mów wprost, co masz do powiedzenia. Szczerze i dokładnie odpowiem na każde twoje pytanie, choćby odpowiedź moja miała pociągnąć za sobą karę śmierci. Wolę śmierć szybką niż twoje długotrwałe spojrzenia. Nikt nigdy jeszcze dotąd nie patrzył na mnie w ten sposób.
Znam potęgę mego wzroku, odparł stary i wytrawny marynarz. Wypróbowałem jej na niejednym zbrodniarzu, lecz każda nowa próba sprawia mi nową przyjemność. Nikt i nic nie ukryje się przed mym wzrokiem. Widzę cię na wskroś, na wylot, na przestrzał i do cna. List, który wczas udało mi się wyrwać z twojej dłoni, jest listem diabła morskiego. Ty zaś jesteś jednym z jego najbliższych krewniaków. Obecność tego listu na okręcie wróży klęski i nieszczęścia. Jedynym dla nas, aczkolwiek niezupełnym ratunkiem, jest jak najrychlejsze pozbycie się tego listu oraz twojej osoby, która bezprawnie wbiegła na pokład, poprzedzona z tych lub innych powodów przez samego diabła morskiego. Nie moją jest rzeczą wybór środków i sposobów pozbycia się ciebie i listu. Wybór ten należy do naszego kapitana, który jest obecny i który słyszał z pewnością moje powyższe sprawozdanie. Kapitan spojrzał na mnie spod łba i po chwili rzekł głosem surowym. Czy chcesz i czy możesz odeprzeć zarzuty, którymi cię obarczył stary i wytrawny marynarz? Chcę i mogę, odparłem. Nie jestem bowiem krewnym diabła morskiego, lecz ślepym narzędziem jego przebiegłych i natrętnych knowań. Nabrałem tchu, odchrząknąłem głośno i opowiedziałem kapitanowi wszystkie moje z diabłem morskim przygody, nie wyłączając ostatniej, która mnie przeciw woli i wbrew zamiarom wpędziła na pokład okrętu. Tak, dorzuciłem w końcu. Przysięgam na miłość, jaką czuję dla wuja mego Tarabuka, że diabeł morski usidlił mnie w swych sieciach i z pomocą umyślnej obelgi oraz udanej ucieczki uprowadził mnie z Bagdadu do Balsory, a z Balsory na pokład waszego okrętu w chwili jego odjazdu. Czy masz jakiekolwiek dowody na potwierdzenie prawdy tych słów? Spytał kapitan. Mam, zawołałem radośnie. Słuchamy tedy, rzekł kapitan. Mam wprawdzie jeden tylko dowód, ale za to niezbity, zawołałem znowu w uniesieniu. Cóż to za dowód? Spytał stary i wytrawny marynarz, ironicznie mrużąc oczy. Pod wpływem nadmiernych wrażeń, a szczególnie pod przemocą spojrzeń starego i wytrawnego marynarza, wszystkie myśli zmąciły mi się w głowie i ja nie przypuszczałem, iż dowód, który na poparcie mych wyznań przytoczę, narazi mnie na to, na co właśnie mnie naraził. Spojrzałem prosto w oczy kapitanowi i rzekłem. Jedynym, ale niezbitym dowodem mej prawdomówności jest ten, że goniąc w ślad za bezczelnym diabłem, nie zdążyłem się nawet pożegnać z wujem Tarabukiem, dla tej właśnie przyczyny, że nie zamierzałem zgoła udać się w jakąkolwiek podróż. Cała załoga wybuchnęła głośnym śmiechem, któremu wtórował sam kapitan. Koszałki, opałki, zawołał stary i wytrawny marynarz. Kręty, węty, terefere, kuku. A masże tam jeszcze w zapasie choćby kilkoro takich cacanych dowodów? Dowody tego rodzaju w naszych oczach mają wartość opowiadań babuni dla grzecznych dzieci, z tą tylko różnicą, że jesteś zgoła niepodobny do babuni, my zaś nie jesteśmy grzecznymi dziećmi. Jesteś krewnym diabła morskiego i basta. Poznaję to po wyrazie twych oczu, po rysach twarzy, po głosie i po tym, że nie mogłeś zbyt długo znosić mych potężnych i wypróbowanych spojrzeń. Starego wróbla nie weźmiesz na plewy. Zanadto jestem stary i zanadto wytrawny, aby zaufać byle wybiegom takiego jak ty, diabelskiego gagatka. Powtarzam więc, iż wybór sposobów pozbycia się raz na zawsze ciebie i owego listu należy nie do mnie, lecz do kapitana. Rozkazuję, rzekł kapitan, rozkazuję staremu marynarzowi, aby list niezwłocznie rzucił do morza. Ciebie zaś, krewniaku diabelski, wysadzimy na pierwszym lądzie, który po drodze spotkamy. Przypuszczam, iż będzie to ląd, a raczej wyspa bezludna, na której albo zginiesz z głodu, albo umrzesz z nadmiaru samotności, albo skonasz z powodu zbyt wyłącznego przebywania sam na sam ze sobą. Ile, że jesteś nasieniem diabelskim i obecnością swoją nie tylko innym, lecz i sobie samemu, możesz, jak myślę, śmiertelnie dokuczyć. Nic na to nie odrzekłem. Czułem, że wszelkie z mojej strony tłumaczenia spełzłyby na niczym. Przez 2 dni żeglugi nie zobaczyliśmy naokoło ani lądu, ani wyspy. Przez te 2 dni karmiłem się tylko chlebem i wodą, które mi podawano z rozkazu kapitana. Nocą, jak zazwyczaj, piękna Urgela grywała mi na złotej lutni i dźwięki jej pieśni, przelewając się swym nadmiarem przez brzegi snu, napełniały czarownym echem wnętrze całego okrętu, który kołysał się w takt ich melodii. Zauważył to kapitan i załoga, przede wszystkim stary i wytrawny marynarz.
Nie pytano mnie jednak o przyczynę i źródło owych dźwięków. Ustalił się bowiem na okręcie taki obyczaj, że nikt do mnie się nie zbliżał i nikt ze mną nie rozmawiał. Usłyszałem tylko z dala, jak stary i wytrawny marynarz tłumaczył kapitanowi pochodzenie owych dźwięków. Krewni diabła morskiego, mówił znacząco marszcząc brwi. Krewni diabła morskiego lubują się czasem w połykaniu rozmaitych przedmiotów, sprzętów i narzędzi, gdyż żołądki ich trawią nawet kamienie. Ten, który na naszym przebywa pokładzie, pewnikiem okradł jakiegoś muzykanta wędrownego, aby skradzionym instrumentem nasycić swój wiecznie głodny żołądek. Może połknął harfę, albo skrzypkę, albo wiolonczelę, albo basetlę, albo cytrę, albo gitarę, albo drumlę jakowąś, która zamiast burczeć będzie mu grała w brzuchu dopóty, dopóki jej docna nie strawi. Kapitan wielce podziwiał zasoby wiedzy starego i wytrawnego marynarza, ten zaś smutnie głową kiwał, jakby bolejąc nad połkniętą przeze mnie drumlą lub gitarą. Wreszcie na trzeci dzień mitrężnej żeglugi ujrzeliśmy przed sobą wyspę samotną, bezludną i skalistą. Na tej właśnie wyspie wysadzono mnie, a raczej kazano wysiąść. Zaledwo stopą dotknąłem lądu wyspy, okręt odpłynął i wkrótce znikł mi z oczu. Zostałem sam, nie wiedząc, gdzie się znajduję. Wyspa pokryta była skałami, zresztą ani drzew, ani ptaków, ani strumieni, ani nawet źdźbła trawy. Skały, skały i skały. Pomiędzy skałami wiły się ścieżki zawiłe. Zacząłem się błąkać po tych ścieżkach, rozmyślając o bliskiej śmierci głodowej, która mnie czekała.